Sława Jezusu Chrystu. Kochani, chcę budę mi komentar nebiblijny tylko na uroczystość werbnej niedzieli, tak dla Rzymu, jak i dla grekokatolickiej cerkwy. To będę mógł opierać się wyjątkowo na czytania, bo one je inaczej tu i tam, ale raczej gliano na sam fenomen tego dnia w życiu Jezusa, co on dla Jezusa oznaczał, co także może oznaczać dla nas. Pierwsze, co chcę wskazać, że Jezus spieszy na tę werbną, kwitną, jak każą inni posyłach, harną niedzielę. On wyraźnie spieszy w Jerozolim, tak, że nawet apostoł Toma w Ewangelii widzi ona w 11 rozdziale każe: dawajcie, idziemy razem z nim pomrzeć w Jerozolimie, bo oni mieli świadomość, że tam on wchodzi w peczeru lwów, że on wchodzi w gnizdo gadiuk, że tam aż gusto od wrogów i ich wpływów, że on pcha się prosto drakonu w paściu. Mali tę świadomość, byli strwożeni, a on zawdawał im nacze to gwałt i sobie i tak spieszył, aż to było dla nich dziwne. Co to był za pospiech? No to musiała być wielka czesnota, to nie mogła być jakaś spazmatyczność, to nie mógł być jakiś nerwos, to nie mogło być coś takiego, znajdę, ja tak boję się, ale kraście maty w rzece za sobą. To nie mogło być takie niskie, takie niedoskonałe u Gospoda. Toż win ludyna idealna, toż win ludyna świata, toż win ludyna doskonała, pełna czesnot i takoż ludyna, która nikomu nie zgrzeszyła i nie było w niej nijakiej moralnej niedoskonałości. Fizycznej słabkości tak, moralnej niedoskonałości nijakoj. Tak. Czym był ten pospiech, ta napolegliwość Jezusa? No, pierwsza rzecz, win chodził do Otca. Znajdę to jest avers revers. Chodzicie i ty do Otca, chodzicie tego życia, to jest avers, a reversom nie chodzicie wrze tego życia ze mną. Tobto na skilki chodzę do Otca, na skilki wrze nie chodzę tu. Bywa, że na skilki nie chodzę tu, to na skilki chodzę do Otca. No, wzagali Ewangelia Jana pokazuje zakochanie i lubow Jezusa do Otca, poszanu, respekt, tużinia, świadomość, kim jest Otec. Nie znaju, czy Otec jemu jawiał się podczas tych jego modlitw pustynnych czy nicznych na horach. No, znają, że raz jawił się toczno na Tavor Hori. Bo znajdę, ja nie znam, czy bez takich osobliwych interwencji Otca, czy byłaby możliwa aż taka poumiana lubow i aż tak magnetyczne tużinia za tym Otcem. Ja za sprawę, że tu możemy filozofstwować, możemy tu konfabulować sobie, możemy bałakać, ale co na prazno, bo i tak nie znajemy, czy Jezus ma wjawlinia Otca krim Tavoru. Czy nie ma? No, znajemy, że nad Jordanem ma, bo nawet Joan czuł. I znajemy, że na Tavor ma, i to nie tylko Otca, ale i Ducha Świętego, skaże mu tak, i Mojseja i Ilii, tak, że z potojbicia przychodzili personaży. Znajemy, że w galilejskomu sadu, w Getsemanii, jemu jawił się anioł w tiszaw jego. Znajmo, że dziwna rzecz odbyła się pisle jego postu na pustyni, że anioły przyszli, usłuchowali jemu. Tylko nie znajmo, czy to było w formie cielesnej, czy w formie raczej zowsim z interiozowanej, uwnutrysznenej formie. Nie znajmo. Odnym słowem, je takie wrażenie, że on baczył Boga. I
Znajmo po mistykach, kotri koły pobaczać Boha raz, dwa, trzy razy, to ich życia tak radykalno zmieniuje się i to nie tylko w planie epistemologicznym, już to coś bili pobaczyli, coś bili zrozumieli, ale w planie takoż serdecznym, już to one nie chociaż się nawertaty się. Znajdę ludy, jakim w Medjugorju, zdaje się, jawiaje się Maty Boża, one pisa ekstazu, після зустрічі з Марією потребують деякі з них півдня, щоб вернутися, щоб як вернутися, щоб погодитися і успокоїтися від розпачі, від смутку, що вони знову тут між нами. Коли Марія щезає, вони потребують півдня, щоб вийти з депресії, що вони знову тут, а не з нею. Вони не можуть смиритися, вони не можуть, їх огортає депресія, розпач, що вони знову тут. Настільки вони би хотіли, щоб... І це не тільки діти з Меджугор'я, бо це саме говорила і Бернадета Субіру, і діти Фатимські, і всі, які бачили Господа, чи Марію, чи інші персонажі з неба, чи ангелів, вони не хотіли вже тут бути. Ця риса... Померти йти до Отця, то є одна з... Вона називається, в принципі, як любов і надія. Тобто, нехай святиться ім'я Твоє, любов, і нехай прийде царство Твоє. Панування Твоє, небо Твоє. Царством Бога є небо. Нехай прийде небо. Любов і тужіння і ця магнетична надія, яка не дає тут вже жити. Ось, власне, то є стержень цього нашого прочаїнства, цього нашого бути прибульцями тут, бути прочанами тут на землі, бути не з цього світу і не для цього світу, бути відчуженими в цьому світі, бути глибоко незадоволеними, а через це і неприв'язаними до цього світу. І спішити, і рахувати, що ці, які загинули, які померли, щасливіші від нас, і заздрити. Так, заздрити жертвам війни, заздрити вбитим, заздрити померлим, заздрити цим, які вже опинилися туди, в домі Отця. Таким чином Ісус зраджує нам одну з підставових таких своїх ідей своєї духовності, епіцентр своєї духовності, маю враження. Цим епіцентром не було, думаю, спасти людей. To była sprawa drugorzędna. Tym epicentrum było lubić Ojca, zwerszyć Jego wolę. To jest pierwszorzędne. I drugorzędne. Otcze, jakżto Twoja łaska, to będzie łaska, co skorisz do Tebe. I mnie zdaje się, że to już baczymy u Jezusa 12-rocznego, kiedy On zagubił się, zastrzał, залишився się prosto w Jerozolimie. Nie chciał być wśród proczan. Nie chciał wracać się w Nazaret. Nie chciał wracać się na ziemię z tego miasta świętego pobudowanego na górach. Wracać się w ci niziny nazarecki. Nie chciał wracać się nawet do swojej chyży, swojej sadyby, oseli w Nazarecie, choć tam to było miejsce prekrasne, bo tam była Maria, jego mama i tato, święty Józef, także prekrasna siemia, ale win ma coś kraszczego niż Maria i Józef, ma Ojca w chram. I tu ma modlitwę, no bo chram, tu ma także rozmowy, kolokwium uniwersyteckie, akademickie kolokwium z wczytelami zakonu, z tymi wczytelami, z tymi rawinami,
gdy zadaje im pytania, gdy szukają zarazem odpowiedzi i wszyscy je szokowani jego duchom, jego intelektom, jego sercem. Ale na takie rozmowy mają także modlitwa. I to nie tylko modlitwa, gdy jakieś takie jego tam trypery, da, dwanastoryczne, ale przede wszystkim, jak win sprzyjmuje ci fluidy Otca w tym chramie. Cię lubow Otca, cię potuchu Otca, cię zatyszok Otca, cię mądrość, cię pogląd Otca, cię kontrol, cię prowadzenie, cię w tichu Otca, cię wedenie Otca i tak dalej. I win zwrócić uwagę, win, że anonsuje swoją muku. Win, że reżyseruje. Win, że wprawiaje się, trenuje się na swoją muku. Win 12-toryczny, bo one wtracą jego z pola zoru na 3 dni. Tak jak to dni. Piatnica, sobota, niedziela. Na 3. dzień woskres. Tak i tu. Win szczezaje im z oczu. Oni jego szukają w płaczach. Do rzeczy Maria przez 21 rok, kiedy przyjdzie do niej, no to moja konfabulacja, w poranok, czy na rozświecie, na świtanku, czy przed świtanką raczej, przyjdzie Maria Magdalena, bo Maria Kleopowa i spytaje, czy pójdziesz z nami do gromnicy, ona skaże, ma być nie, no bo nie baczy mojej seret. Mandriuczych do gromnicy żinok. Czemu ona nie widmowy, co maty, która widmowiaje co pity do gromnicy? No bo ona nawczyna podjeju 21 rik raniszoju, nawczyna tym jego pytaniem, a nawiścio ty mnie szukała, nawiścio wy mnie szukała. Szo, ty nie znajesz, kto ja? Ty nie znajesz, co ja mam w sprawach Otca? I ona nie chce w drugie poczuty tej dokir, te pytania, nie chce poczuty widzieć, że dorosłego swojego syna woskresłego, mamo, no czemu ty mnie szukała, czy o ty nie czułaś, co ja skazał w propowiedziach na 3. dzień woskresu? No jak się tak, to co ty i szła do chrobnicy, na wieś, co nie znała, nie podozrywała. Także ona wrze je doświadczona. Ale co oznacza jeszcze, że Jezus wczył jej, że swojej śmierci, że Jezus nie tylko jej wczył, win sebe przywczał, a może nie przywczał, a może win prosto żył w tej śmierci, że ja będę rozpiaty, ja będę pochoronny, ura, ja zjdę u witłań, wow, ja poleżę w grobnicy, prekrasne. I Otec, ja pójdę do Otca i Otec mnie woskresy 3. dnia. I win żył w tej podziei paschalnej, wrze w dzieciaczym uwicji. Win sobie inscenizuje tę podję. No może wytrzymać ta od tużinia. Nie, że win tam przywczaje sobie, taki win żywe swoje, no przynajmniej Łukasz tak pokazuje. To wyraźny natjak Łuki, że młody Jezus wrze rozumie, jak będzie wyglądać jego koniec i co to będzie buty, co właśnie jego śmierć i pogrebienie, co będzie buty w sprawach Otca. I co nie trzeba jego szukać. To nie. Tylko znaty, że on robi wielkie dzieło. A dla nas to ważne, to muszę co pokazuje, właśnie co jeszcze ja wam już skazał, że on ci ideje i ty do Otca da przez mukę. On żyw z mahuku. Że dla niego to była idea fix. Że dla niego to była idea centralna. No właśnie, i pragnienia widzieć od tego banalnego życia, powierzchniowego życia, nie aż tak smacznego życia, grzesznego, grzesznego życia. Ja mam teraz na dumce dwóch moich spółbratów w świeszczeństwie, jeden rymokatolik, drugi grekokatolik. Brat Zbigniew Wszołek kiedyś tak właśnie mnie kazał, tu go znają w Krasyłowie,
Zaznajesz, ja nie chcę, że ty ja chcę pomert. Przy czemu win był ludyno i kotra w miła strażda. Win nie bojał się, dumaju strażda. Win dali żywe. Win w miw prymaty strażdania. Win nie narikaw na strażdania. Win jego nic. W prostoty i w możności. Ale jeszcze koły był duże zdrowy taki, to mnie nie chowory własne procesczo. Noszczo. I ja pomityw, że te pragnienia pomerty nie jest moim pragnieniem. Tobto ja w swojej duchowności jeszcze cieho nie ma. Ci nadii, cieho tużinia za carstwem niebesnym, za nebom. Ja nie ma. Czy teper mają? Da. Da. I drugi otec, nie będę go nazywać po imieniu, ale także dzielił się ze mną jeszcze. Nie ciszy ty chce życia. I to nie jakaś depresja, to nie jakaś własna wtecza, jakaś alienacja, tylko win doświadczył osobliwo do jakich stanów takich, takiej bliskości Boga, że tak, i takiej prawdy, i czesności Boga, i szczerości Boga, że pisła doświadczenia tych jakostej, takich równych im, tu winny baczyć. Ani w swojej simi, ani serc swoich owec, ani w cerkwi. Nie baczyć. Coś takiego to mój, co życia jemu stało troszkę ohydnym. Ja takoż duże rozczarowanie do ludzi, znajdę ja na stylkę do ludzi, do siebie, ja na stylkę krytyczny i prozorny taki, no w sensie ja nie baczę grzechów, tak? Na przykład tu przed mną jest siedzi Oleksij tam za tej kamerą, no? Ja nie baczę grzechów ludzi. To bądźcie spokojni. Natomiast ja baczę wady w nich. Co pakrucie. Znajdę, bo grzechy to fajerwerki, to takie epizodyczne. A wady, to konstans, to stabilność, to coś, co jest naszym domem. Ja to baczę w sobie, ja to baczę w usich. Ja inodzie nie nazywają tego, bo mnie nie chce się zanadto dumać, jak to nazwać, bo inodzie wyczuwają, baczą, a jeszcze nie znają szoce. Tak? Nie znają. A jak nazwać, tak? Choć trzeba byłoby troszkę nad tym popracować, już własne ponazywać ci wady ludzkie nogi. Bo to przydatne potem do duchownych rozmów. Ale słuchajcie, ja co baczę u wszystkich. No nie znam. Może to muszę mamusia moja wczytelka, znajdę, i to tak jakoś predaje się, co zboczenia profesyjne. Że wczytelka, ja taka wczytelka poznańska, znajdę, że tam nikt niczego tam, jak mi kontrabandy podczas lekcji nie zrobić. Rozumiecie, to taka. Ale mnie. No tak, ja znesmaczony da soboju innym, ja rozczarowany soboju innym, ja że machnę ruką na siebie i na innych. Ja że znaję się do niczego, co nowe dowiedzę, nijaka reforma cerkwy, tam Papa Rzymski coś robić. Nie no, trzeba robić, da. Papa Rzymski robić drogę synodalną, tam coś tam, komisji. Nie no, trzeba robić, jasna sprawa. Na powierzchni haj burchlet. No. Ale ja nie wierzę, że ani w reformu cerkwy, ani. Czy ja wierzę w możliwość dosiachty światy tutaj na ziemi? Tak. Tak. Ale rytki z nim to ptach. Toczno cej proces, że oswiaczowania nie jest dosiażny dla ludy. To póki ludy jeszcze wede pracę nad sobą, to chaj bude w pewny nasz, to świat jest jeszcze na hrozi. Póki ludyna askezuje mocno,
jeszcze ma je siły, tobto jeszcze ma je siły nakładać makijaż na mordeczku swoją. Póki jeszcze i masz siły i nadziei na pracę nad sobą, to bądź spokojny, świat i z tobą jeszcze nie grozi. Bo na szczęście za powrotem jeszcze przyjdę cię troszkę poczekać. Natomiast tak, ja wierzę, że kiedy że wszyscy nadziei wyjdą i kiedy ludzina dosiągnie dna pokory, właśnie tak, no to wtedy cię świat i może uwity. Okej. Okay. W pryncypie ja wже rozpoczął drugi punkt, czemu Jezus wchodzi w werb niedzieli, czemu on wjeżdżaje na święto, przyjeżdżaje na święta paschalne, tak? Skoro święta paschalne, czy jest 4-5 dni. On właśnie przyjeżdżaje, żeby nas oswiatyć, żeby nas spasty, żeby nas spasty. I on albo znał, no jak Bóg zawsze znał, a jak ludyna, mnie zdaje się, powoli, szybko, ale wszystko takie postupowo, dyznał się, zrozumiał, że ani jego modlitwa 30 roków w Nazarecie, ani jego przykład świętości w Nazarecie, a potem w publicznej działalności, ani jego pist i askeza wsiaka, że nie jif, nie pif, nie ma w poduszki, gdzie głowy przekonyty w posinnych umartwieniach. Ani przykład, ani charyzmy, co bisi pohaniaje, choroby polikuje, naproroczyć, że to wse ani propowiedź jego, ani rozmowy, ni, to ani modlitwa, ani pist, ani przykład, ani charyzma, ani propowiedź czy rozmowa, posłucha słowom, nie dast sutiewo niczego. I pisla 3 roków, możecie prowiryć na apostołach, chce niczego i nie dało najbliższy, bo pisla 3 roków, od z nich staje jeszcze hirszym, bo wyliszuje zradek. Jeszcze 3 roki raniejszy, nie wyliszy, w teper wyliszuje. Da. I pisa 3 roki w inszy takoż zaperecił, że one z linii nie zaliszy mu tebe. I Petro nie zaliszy, a jakżeż? Także od czego dosiach Jezus w tych ludziach? Powerchnęło bahato. Zaliszyli swoje majna, swoje rodziny. Głębino niczego. I ja pobaczył, kochani, te same w moich ludziach, których ja rokami tam nacze to formuję. Oni już wse znają. Oni wse robią. Dejaki z nich nawet mają jakieś tam charyzmy. No i co? No i niczego. Głębinni wady jak bóle, tak nie? Ja nijakiego głębinnego nawernia póki co nie baczył w życiu. U nikogo. Formacja w ordenie? Chyba smije to się. Formacja w szkole Marii? No, jakaś konkretna nie, ale... Nie baczę efektów. Głębinnych, bo powrchnęło, tak, tak. Odnym słowem, Jezus pobaczył te same, co ja baczę, a raczej ja baczę te same, co Jezus. I Jezus zrozumiew, że nie słowom i nie prostym dziełom, typa askeza, typa charyzma, typa przykład, świętość, niczego nie dosiągnę sutiewo, że wnutri ludyna tak gnęła від egoizmu, lubowi sebe, nieprawno, від gordyni, która jest parawaną, która jest zachystą dla egoizmu i від tuposti, bez krytyczności, że nijak nie dochodzi te, co Jezus chodził. Prosto można opustyć rękę, no. Można uwity w zneochoczenia. I win rozumie, że przyjdzie się pokłasty za nich duszu. To mówi spiszyć. Nie tylko, żeby
uvity do oce, ale takož to spasate nás, čerez žertvu cilopalnu, vsepalnu, čerez kotru na taký ide do otca, ale takož vin čtit otca, vykladaje sa dla otca, ľubit otca z usich sil i vin spasa ľudej. Takže vin čerez cikavo, pravda, što etapom który najbliż przybliżuje nas do Otca, jest śmierć. Cłopalna żertwa, strażdania, potużni strażdania, do reci niekontrolowani wrze, to nie jest wrze askeza, to nie jest umertwlinia, to nie jest praca nad sobą, to nie jest kontrol, to nie jest jakieś samo uściemlinia, ale to jest dozwolę też, co bisy i ludy nas oformy, zli ludy, hanebni, żorstoki, wrogi. I aż do śmierci. I ciekawa rzecz, że właśnie taka hańba, hanebni strażdania i hanebna śmierć jest tym krokom, który najbliższy, bezpośrednio, że nas kydaje w objatia Otca. I właśnie przez na tym etapie Jezus prosławić Otca. Це називається година слави. Ісус прославиться і Ісус прославить Отця. Ісус возлюбить Отця найбільш в цій годині, власне, не в молитві і не в пустинної аскезі, і не в скромності 30-річного прихованого життя, працьовитого, бідного, там бідність, працьовитість, так, молитва безперервна. Ну, файні казочки, але це є софт, це є лайтове. Natomiast właśnie ten chrest, jaki rozpoczynając się w dwernej niedzieli, to to jest właśnie lubow Otca do Niego i lubow Jezusa do Otca. I to wchodzenie w Otca, tak? I spasanie nas. Także słuchajcie, Ukraina przez winu może być jak Chrystus ці вербної неділі, коли поволі входить на хрест під одною умовою. Ніяких ніякого гасла типа «Русський корабль, іди на щось-то». Ні. Мій друг сказав: якщо ми хочемо бути членами, мати членство в Європі, там так не говорю. І сказав ще інший файний аргумент також. Хіба не хочемо дітей цього вчити малих, правда? То що роблять ці написи? Тож діти навіть тепер в дитячих садочках вже вчать букв. І вони прийдуть до мами. Мамо, а що там, що це означає? Іди на... No і що... Patriotyczna mama ma jej odpowiedź, synoczko. Albo dawaj te patriotyczne babunia wyszywanci. Albo dawaj te, czy takie hasło można powisyć nad wchodą, dawaj te przy wchodzie na terytorium cerkowno. Czy takie hasło można? A nad cerkwą, przy wchodzie paradnomu? A przy ikonostasie tam inodi znajdę jakiś taki z lampoczuk, jak baczy w taki tam na listwo, czy na coś żelizny napisy, czy na paschu, czy taki napis chodycja. No nie chodycja, prawda? Dobre. Przeprosił, nie chcę dalej w te wchodzić, ale nie no, ja zrobił takie słowo wtichy, jakie przyświadczone Matiukam, tam proszę podywyć się, ale teper chodził zaznaczyć jeszcze. Якщо хочемо в чомусь бути з Ісусом, так, і в чомусь хочемо іти за Ісусом, і бути як Ісус, і отримувати, дозволити Отцеві нас любити, і дозволити собі любити Отця, так як Ісус, ну то сорі, то використаймо нещасного і нерозумного, котрий взагалі не второпив, що діється пана Путіна. No i dawajte wchodzimy w naszą kwitną niedzielę, jaka rozpoczynaje nasze
naszą pełną, masztabną żertwą lubowi. Okej. Czerwowy trzeci punkt. Jakie tu baczymy strażdania Jezusa? No najkraściej se pokazuje chyba Ewangelię od Marka. Ono pokazuje odnurić, do jakiej zaraz dojdu, a teraz taki skażę tak. Pierwsze strażdanie, jakie baczu, to jest samotność Jezusa. Czemu samotność Jezusa? Bo uczniowie, jakie go otoczyły, wkluczają czyżynok, nic nie rozumieją. Wony tupi. Po prostu ich zaklinęło coś. Wony nie czują. Wony nie rozumieją. Win tut idę w czas pik. Win tut idę na wysotu swoją, na swoje Mont Everest, na swoją K2 zimoju. A wony dumają, co fajna podróż na hoverlu. A to jest K2 zimoju, rozumiecie? Jemu budą skoro widmorożeni ruki i nogi na tym K2. A wony hihi, haha, szaszłyki. Fajna przygoda na hoverli idemo, na hoverlu idemo, litko. No totalna samotność. Winny ma je tam z kim porozmawiać przy nicznemu wogniszu. Nie ma z kim porozmawiać. Maria rytko pewno z nim. Krim cego i wona nie musi wszystko znać jeszcze. Choć bardzo wrze nauczyła się z jego dzieciństwa. Drugie strażdanie Jezusa. Win każe. Słuchajcie, idemy w Jerozolim. Tam będę aresztowany, pobyty, przyniżony. Wbyty. Co robią nasi oligarchy, nasi sponsory? Tam jest króci żinki serce tego otoczenia, jakie im usłuchowało. Jakaś drużyna chuzy. To jest uriadowca wysokiego ranga. Odyn dzwonok do swojego człowieka. Mógł by zatrzymać. Co robi Józef z Arymatei, który mógł sobie dozwolić i pity i buty przyjętym u Pontia Pyłata w bud jaku poru dnia. Co robi Nikodym u jakiego swoje kanały, koneksy, związki. Słuchajcie, ci chłopcy mali wpływy i ci żinki mali wpływy. I nikt z dobrych ludzi niczego nie robi, żeby go spasać. Nikt nie pomiczaje niebezpieki, choć pomiczali niebezpieku, ale bezdzielniczat. Niczego nie robią. Za to zli ludy nie bezdzielniczat. Nie bajdykują, robią. I tak zawsze jest. Dobry ludy nie robią. A zli ludy planują i robią. Czy to było strażenie Jezusa? No, ja bym skazał, że ja bym chodził troszkę pobaczyć wpływowych moich ludzi i nodi w zachist mi. Ja mógłbym ich zatrzymać, tak jak otec Pio zatrzymował jakichś swoich. Ale przyjemno je pobaczyć też, co wpływowi rozumni, bahati za tebe wojują. Ok. Następne, właśnie też pokazuje teraz Ewangelię od Marka. Після недели вербной Иисус в великий понеділок, вівторок, середу, можливо і четвер, а хіба ні, він постійно з ранку до вечора в храмі, в сварках, в спорах, в таких не занадто університетських, академічних дискусіях, бо в цих всіх дискусіях вони полювали на нього, а ніхто не шукав правди. І він б'ється, тобто він не має підтримки у своїх, ані учнів, ані цих олігархів своїх, знайомих. І він мусить битися з противниками сам. Знаєте, як мене так іноді противники оточували, так били, то іноді навіть я потребував з кимось з моїх порозмовляти, чи вони випадково не праві. Може, бо як їх є так багато, і серед них навіть деякі єпископи, так? То чи може вони не праві? Може то я шалію дійсно, а цього не бачу. І мені ця підтримка, слухайте, мені була потрібна. Я не знаю, Ісус був на вищих рівнях, ніж я. Ясна справа. Але все рівно мило було б почути, ти правий, тримай, бийся далі. Може отець його втішав, але точно не учні. Вони були
rozgubleni, biedni, nieszczęsni, necejriweń. Вони не могли протистояти садукеям, фарисеям, священникам, первосвященникам, людям від Ірода. За низький рівень, не знаю, інтелектуальний, грамотності чи освіти, чи... Ну, просто такі там хлопці кепські. І він сам з усіма воює словом. I перемагай. Zwróćcie uwagę, jak to odbywa w Ewangelii Marka. Odna grupa odchodzi, że pobyta, następna zjawiaje się. Pobyw ich, następna zjawiaje się. Następna. Oż jak trzeba inodi widstojować prawdę. Bezpaszczadna. Bez zdjęłki. Bezkompromisowo. Potem dochodzą następni jego strażdania, zrada, potem zwinowaczenia, nieprawedne zwinowaczenia, fałszywe, łukawe. Ja już proces znaję. Wszakie bywało, baciuszka, wszakie bywało. Ja znaję, że co je fałszywi zwinowaczenia. Brechaty w biły dzień. Кидаючи наклеп на людину, спотворені, перебільшені, скривлені, ні з чого кинуті наклепи. Це дуже принизливо. То є якесь упокорення. Ну, власне, упокорення, бо потім вже переходять до цього, що пливають на нього, б'ють його по обличчі. Насміхаються над ним, він в їхніх руках. Тобто це є таке знущання, котре має радше принизити душу, гідність людини. Ну, потім починаються тортури, котре є і приниженням, і знущанням, і тортурами. І на кінець смерть, і то не смерть в якомусь там, знаєте, такому всяєві слави, да? Тільки смерть посеред реальних злочинців. Тобто він, наче то реальний бандит. Він, котрий Komara, możliwo nie tronów, choć nadaje się jeszcze tam inodi kogo. No, win, który muchy nie tronów, da? Choć nadaje się jeszcze inodi. I win teper pomyraje z złoczyńcem. To nawet w śmierci, możliwo rozdiachnieni do naga, w nasmiszkach, to nawet podczas pomyrania nie dali mu spokoju. До останнього моменту не дали йому спокою. Окей, то є страждання Ісуса Христа. І що можу сказати? І це відкриває радісне вербне неділя, відкриває власне це. Цей час, пік. І думаю, що мусимо пам'ятати, що завжди це є реверс християнства. Що аверсом є це життя Ісуса в тишині, в сім'ї, в затишку, в молитві, в внутрішньому житті. Потім євангелізація, потім публічна діяльність, так? Якась, ну, власне, апостольство. Так? То є аверс, котре бачимо, то є аверс церкви, але реверсом є мучеництво. На це мучеництво мусимо бути готові. І воно є важливіше, ніж весь цей аверс. Це соціологія церкви, соціологія душі. Właśnie ta mistyka, ta temna nic, tej rewersji jest ważniejsza. To jest prawdziwa cena lubowi na tym kiepskim, złomu świecie. Ale z drugiego boku, cerkwa, która jest, i każda dusza, która jest poklikana właśnie do tego muczeństwa. Każdy z nas jest poklikany do tego muczeństwa. Ono przyjmie różnorodny oblik, wyt, ale każdy musi być muczennikiem. Ісус, історія Ісуса, біографія Ісуса є матрицею для церкви і для кожного з нас. Церква має бути церквою не тільки прочан і не тільки воюючою церквою. Еклезія мілітанс, так? Але має, але еклезія буде пілігрима чи пелігрима, якось так повинно в полі латині, помовницька. Еклезія мілітанс, тобто воююча церква. Ale cerkwa ma być także cerkwą muczenicką.
Ale zwróćcie uwagę, że Jezus jeszcze ponad muczeństwo stawić suchnianic do Otca. To okej, okay, muczeństwo, ale nie tak, jak ja chcę. I nie to, kiedy ja chcę. Otec mnie każe 30 roki wsiedzieć w zatyszku. Może w biedności, tak? Może w waszej pracy, ale przecież takie w zatyszku, bez cierpień większych, tam, innych. To tak mają roboty. Otec mnie każe teraz pokinuty zatyszok i podaty się w publiczny dializ. Budu łaska, 3 roki budu dziorchaty się na lewo, na prawo. Żeby nawet nie budu mieć czasu popoisty, czy w toalet pity. I tylko kiedy otec... I budu tykaty widzieć muczeństwa, nawet Jezus tykaje. Wtykaje przed muczeństwem, często chowaje się. Aż do momentu, kiedy otec każe, teper proszę wchodzić. I to di wchodzić w muczeństwo. Co to pokazuje? Co to nie mają być spontanne, nie mają być jakieś prymusowe, jakieś spazmatyczne, jakieś własne kompulsywne, tylko co mają być w całkowitej, nie tylko swobody, ale co mają być w całkowitej słuchnianosti otcewi. To otec musi dać mi muczeństwo, a nie ja sam je prowokować czy wchodzić. Тобто над цим всім є передача контролю мого життя в руки Отця. Отець має контролювати моє життя, не я. Поки Отець не дає, бо мучеництво є тоді, коли ми втрачуємо контроль над своїм життям, коли хтось нас бере в свої руки, коли приходить цей момент арештування, так? Арештування. Коли дійсно ми не можемо вже втікти. Albo może majże nie może. No Jezus mógł się schować, ale nie, na nich czekał. Tak, ale okej. Okay, no. I to dzieje muczeństwo, kiedy my wtraczymy moralną kontrolę, kiedy my je w drugich rukach i ktoś inny nad nami realno panuje, jego zliść nad nami panuje. Jezus je programuje dla każdej duszy. Jezus je programuje dla każdego podróżia, dla każdej rodziny, dla każdej wspólnoty. Dla każdej parafii, dla kapucyńskiego czynu i dla cerkwy. Musimy być gotowi na wse i musimy być w rukach Otca. Dumaj już, że proce, właśnie, choworyć nam werbna niedzielia.